Jack. Jack to hipokryta i tchórz. Po prostu. Nie jest żadną podniosłą osobą, która naucza czegoś człowieka i nosi w sobie górnolotne przesłanie. Nie. Jest to osoba, która siedząc w burdelu, w towarzystwie prostytutki, potrafi opowiadać o szumowinach sportu, którzy korzystają z takich przybytków. Nie pokazuje klasy. Jedynie hipokryzję, wywołując smutek. Gromi wszystkich obwiesi, piętnując prokrastynację i podejście obywateli do wszystkich problemów. A co sam robi? Siedzi na ławeczce w porcie i jedyną jego aktywnością są opowiastki z gatunku. Kurwa, kiedyś to było. Co można rzec o takim przykładzie dekadencji? Nic. Jedynie pokręcić głową z niedowierzaniem. A w chwilach, gdy wspomina, że został wypędzony z latarni i czeka na ratunek, można stracić wiarę w niego. Tak po prostu. Wyobraźcie sobie. Bandyci wypędzają was z waszego domu siłą. Odbierają wam wszystko, co kiedykolwiek było dla was cenne. Co robicie? Organizujecie wyprawę? Prosicie paladynów o pomoc? Robicie cokolwiek, co może odmienić to nieszczęśliwe wydarzenie? Nie! Po prostu ruchacie dziwkę w burdelu, narzekając, jaki ten świat jest paskudny, a wszyscy inni, z waszym skromnym wyjątkiem, żałośni i że jest wam za nich wstyd. A potem bez wahania dodajecie, jaka w tym mieście chujnia i czemu nikt z tym nic nie zrobi, że miasto się stoczyło, kiedyś było lepiej. Brakuje tylko zakupienia po promocji towarów od Baltrama i całymi dniami stania na placu Wisielców po darmowe piwo. Chlip, chlip. Kurwa, zabrali mi moją latarnię. Odzyskamy ją? I co? Nic. Będzie siedział na dole, opowiadając, jak to jest źle i ignorując codzienny obowiązek rozpalania ognia na szczycie. Po prostu sobie śpi w łóżku. I tutaj należy zmienić nieco spojrzenie względem sprawy. Kim trzeba być, by kogoś takiego wziąć na kapitana swojego okrętu? Nawet pomijając powyższe. Jack sam stwierdza, że nigdy nie był kapitanem, a jedynie marynarzem. I porzucił to, bo sobie z tym nie radził. Miał problemy. No zajebisty pomysł! Zrobić z kogoś takiego kapitana podczas misji ratowania świata. Po prostu geniusz w czystej postaci. A jeżeli i tak bagatelizujecie tę sprawę, bo przecież nie zrobił tak w zasadzie nic złego i to nieuzasadniony hejt, to pamiętajcie. Rusza na świątynię Beliara, wiedząc, że to miejsce pełne niebezpieczeństw i grozy. Wiedząc, że ta misja jest jedyną nadzieją dla świata. I co? Bezi, jeszcze raz zobaczę orków, to stąd spierdalam, zostawiając cię na ich pastwę. Ja się na to nie pisałem. Najlepszy kapitan. Po prostu jedyny możliwy wybór. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.